takie schodzi czy nie schodzi? Schodzi. 36! W zeszłym roku było 37! Ale też... Mogę rzucić w Hudsona? Możesz. Są ślady, ale które zaraz po przetarciu... Halo, witamy was bardzo serdecznie, z tej strony Hudson i nasz gość... Brodaty Geek, to... z kanału o nazwie Brodaty Geek. Jej! Dzisiaj wyjątkowy odcinek. Dlaczego? Dlatego, że zbliża się Dzień Dziecka, więc pomyśleliśmy sobie, że pokażemy coś, co z tym dniem będzie się kojarzyło i będzie takim też idealnym upominkiem. Dzisiaj pokażemy wam! Telewizor. Kiwi Kids TV. Technologia, która... Chyba tu. O! Teraz możecie zobaczyć telewizor, bo tam widzieliście komiks. Bo to nie jest zwykły telewizor, ale to jest telewizor. Niezwykły. Niezwykły, który podobno idealnie odnajdzie się w pokoju dziecięcym. Dlaczego? O tym opowiem wam za chwilę, jak wypakujemy go z pudełka. Czyli zrobimy unboxing. Kiwi. Ciekawe, czy mówi się Kiwi. Kiwi. Kanye West. Okej, okay, niech będzie kiwi. Jesteśmy w Polsce. I lubimy te owoce. Jest fragmenty... też sprzęt do ćwiczeń, możesz robić na tym pompki. Ewentualnie ma to też inną funkcję. I nie za matrycę? Nie za matrycę. Za magiczną ramkę. Idzie. Dobra, za chwilkę pokażemy wam całą resztę. Proszę mi ją nagrać. To jest ważne. Ramka, która prezentuje się następująco. Mamy tutaj taki element gumowy z logiem Kiwi, ale z tego co się orientowałem, jest on fluorescencyjny, czyli świeci w ciemnościach, dzięki czemu dzieci, kiedy się obudzą w nocy i będą miały taką szybką ochotę na bajeczkę na Netflixie, to z łatwością zlokalizują pilot, aby móc sobie taką bajkę uruchomić. Pokaż. Zobacz. Co, to? No, a ty, a teraz byśmy naświetlili i sprawdź, bo nie wiem, czy nie powiedziałem teraz, a tak nie. Świeci! Ja! Ale jak? Pokaż. Ale jak? Ja! To się, kochani, nazywa profesjonalnie ramka konstru... To też jest tutaj. O! A! Jest? Jest, dobra. Trzymaj. Proszę. O. Czyli dodatkowy segment na to, aby ustawić tutaj swoją historię z klocków. Klocków u nas nie brakuje. Nie wiem, co buduje. Buduje. Kochani, do części kreatywnej, czyli dekorowania naszej ramki, mieliśmy przejść za chwilę, ale zaraz po tym, jak rozłożyliśmy ten telewizor... Czuję samicę! Nie mogliśmy się powstrzymać i już tutaj tworzymy swoje dzieła. Jak widzicie, Brodaty poszedł w pion, ja poszedłem w poziom, ale to tylko ogranicza was w tym momencie wasza wyobraźnia. Albo nie brak. Bawić się też dinozaurami, które... Takich scen nie było w Parku Jurajskim. Najnowsza część Parku Jurajskiego już w kinach. A takie sceny możecie stworzyć na waszym telewizorze Kiwi. I wcale nie musicie oglądać tego na ekranie, możecie to oglądać nad ekranem. Takie funkcje telewizor Kiwi. To jest ta część, myślisz, że można oszukać dzieci w tym momencie? Proszę, ale to... Obejrzymy coś na telewizorze! Na telewizorze. I dlatego ten telewizor cieszy się taką popularnością wśród rodziców. A dzieci go kochają. Zanim przejdziemy do dekorowania naszej ramki dalej, bo już widzicie, że stworzyliśmy tutaj taki twór, no i wspomniemy jeszcze raz o tym, że ledwo co postawiliśmy ten telewizor na biurku i już nie mogliśmy się powstrzymać. Tak. Już musieliśmy klocki wysypać, te też tutaj widzicie. Przed... Jeszcze nic nie obejrzeliśmy. Nic nie obejrzeliśmy, ledwo skonfigurowaliśmy telewizor. Warto też powiedzieć, że jest to mega proste. Android TV, jeżeli o to chodzi, to jest sztos. Włączasz, logujesz się i już masz dostęp do podstawowych... O ile masz hasło do Wi-Fi. O ile masz hasło do Wi-Fi, ale u nas tu w studio ogarnęliśmy po czasie. Więc masz dostęp do YouTube'a, do Netflixa, do Amazon Prime, no ale jako, że jest to również... I do Kiwi. Kiwi. Android TV to możecie pobrać sobie większość najpopularniejszych streamingów. Więc na szybkości, jeżeli o specyfikacje chodzi. Producent wiedział, dla kogo jest to telewizor. Nie potrzebujemy tutaj wysokiej rozdzielczości, bo ten sprzęt ma się odnaleźć w pokoju dla dzieciaków, który raczej no tak 4K pożytku nie zrobi, prawda? Ale wtedy to znacząco podniosłoby cenę tego telewizora, a ta jest również jednym z największych atutów, jeżeli chodzi o możliwości, jakie ten telewizor dla dzieciaków daje, bo nam póki co największą frajdę sprawiło ułożenie tej górnej ramki, a mamy jeszcze 3. I podstawkę. Czyli można powiedzieć, że to jest relatywnie tani telewizor, ale relatywnie droga płytka do obawienia się klockami. Okej. Okay, w zależności jaka funkcjonalność. To trzymajmy się tego telewizora, nie? Bo wtedy jest spoko. Jasne, wtedy, że tak. Zobaczcie, już z samą ramką
ten telewizor ani drgnie. Nasze dinozaury. Nie, bo Steven już nie zadzwoni. Steven już nie zadzwoni, ale cała reszta jest bardzo stabilna. Tu Brodaty zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o przewody, te też są zastosowane takie bardziej przyjazne dzieciakom, że nie wystają za bardzo i myślę, że to też kwestia bezpieczeństwa została, to nie jest przypadek, że to się tutaj znalazło. Ale przejdźmy do tej rozdzielczości. Full HD i 32 cale. Nie jest to zbytnio mile widziane, ale tak jak mówię, dzieciaki raczej różnicy nie zauważą. Dzięki temu ta matryca jest naprawdę tania i za ten sprzęt na moment, kiedy produkujemy ten odcinek, zapłacimy 1199 zł w X.com, więc wydaje mi się, że jest to cena uczciwa. No ale jeżeli spojrzymy tak bardziej specjalistycznie, to zagęszczenie pikseli wynosi tutaj około 70 ppi. Tak, no chyba, że ktoś sobie chce na przykład włączyć alternatywy 4 albo dom, to wtedy myślę, że idealnie to już się na do telewizor rodziców dopasuje. Na telewizor rodziców. To ten pilot naprawdę jest taki zgrabniutki, powiedziałbym, taki opływowy. Fajnie trzyma się go w dłoni naturalnie się go trzyma. I on ma taki kolor troszeczkę bakłażanowy. Więc jak bakłażan. Bakłażana też można trzymać w dłoni. Bardziej jak kształt bakłażana, tylko taka wersja. A kolor nie? Nie? Ja mam problem. Ja w ogóle na WKU dostałem niską ocenę za kolory. Ja bym powiedział, że to jest ciemny błękit. Ale w ogóle ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, jak przyciski od głośności i zmiany kanałów są ekstra zrobione. Słuchajcie. Ale nie, no, że tak masz, to wygląda jak takie mini grzybki w padach. Wkłada konstrukcję. Przed chwilą nasza dinozaurowa konstrukcja uległa małemu zniszczeniu. Kiedy sprawdzałem jakość plastiku tutaj z tyłu, są momenty, w których czuć, że ten plastik odbija i nie jest najlepszej jakości, więc jeżeli o to chodzi, dostajemy tutaj produkt adekwatny do swojej ceny, czyli to 1200 zł, no ma tutaj też odzwierciedlenie, jeżeli o ten plastik chodzi. Ten jest błękitny, ładny, na pewno odnajdzie się w każdym pokoju, czy to chłopczyka, czy dziewczynki. Największą wartością dodaną jest oczywiście ta ramka, gdzie możemy te nasze klocki wszystkie podpiąć i zbudować swoją kreatywną wizję tego, co oglądamy. No i jeszcze przechodzimy teraz do tej lampki, która jest z tyłu, to też jest taka funkcja, którą producent bardzo się chwali, no bo wiemy, że dzieciaki w nocy nie lubią spać przy zgaszonym świetle. Taki telewizor rozwiązuje ten problem, bo ta oto z tyłu lampka może nam również jako taka lampka nocna posłużyć. Sterujemy nią tutaj z poziomu naszego pilota. Kiedy ją przyciśniemy, jasność opada i sami w tym momencie możemy decydować, jaką tą jasność chcemy. W górę i w dół to jest najprawdopodobniej max. Jak widać, jest całkiem sympatycznie. Myślę, że w odległości tak do 15-20 cm od ściany. Ale jest żółty. Zrobi to robotę. Opalone, bym powiedział. I z tego też względu dzisiaj pobawimy się ze Star-Lordem i Grootem na pokładzie Strażników Galaktyki. Następnie zawitamy do zakazanego lasu, żeby ujeżdżać hipogryfa. Mamy też zestaw z Minecrafta, który jest zwierzęcym sanktuarium. Ty grasz Minecrafta? Nie, ale mój syn coraz bardziej zaczyna się tym interesować przez kolegów z przedszkola, co mnie bardzo przeraża. Pokażemy wam również pociąg z okazji stulecia Disneya. I mamy tutaj Piotrusia Pana, mamy dzwoneczka, mamy też Wajanę, Chudego, Miki i Mini. No i to tyle. I też mamy zestaw dla fanów Gwiezdnych Wojen, o ile ci fani mają 4 lub 5 lat max, bo to jest z tego serialu dla dzieci, który nazywał się Young Jedi Adventures i na Disney Plusie był. A nie mamy skrótu do Disney Plusa na pilocie. Ale to nic nie szkodzi. Zrobimy zaraz zainstalujemy nowy odcinek za pomocą tego zestawu. Ale ciekawostka, bo przed chwilą Michał, nasz operator, wymyślił taki fajny feature, który mógłby być tutaj zastosowany. Pilot się gubi. Często. Wpada w miejsca, w które wpadać nie powinien. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić moją żonę, bo ciągle zadaję pytania: Magda, gdzie jest pilot? A Magda mówi: nie wiem! Producent stara się tutaj pod wieloma względami pomóc w odnalezieniu go nocą przez właśnie ten element. Nie rób tak! Ale jeszcze fajniejszą opcją byłoby, gdyby tutaj z tyłu był też element pozwalający przymocować go do ramki. I jeszcze wtedy gdyby była bateria słoneczna. O! Bo pokój dzieci zawsze rozświetlony jest radością. Urokiem bąbelków. Bąbelków. Także teraz spróbujemy przyozdobić naszą ramkę takimi oto zestawami, które najbardziej kojarzą nam się z treściami oglądanymi przez dzieci na takim telewizorze. Myślę, że gdybym miał 7 lat, to właśnie tak udekorowałbym ramkę tego telewizora. Ale mam 34, więc numerologicznie to by trzeba było sumować. 3 plus 4 daje 7, więc wszystko się zgadza. I właśnie tak sobie to schudzone udekorowaliśmy. I ostatnio się dowiedziałem, że mam za krótkie wędzidełko pod językiem i dlatego czasem lubię się przejęzyczyć. To nie dlatego, że nie dbam o to, jak mówię.
co my tutaj mamy? Mamy naturalnie pociąg, który jedzie sobie w taki sposób, że zobaczcie, tutaj aż jedzie pionem, ale dinozaur przechodzi, bo nie popatrzył, że na przejeździe kolejowym jest napisane stop. I on przechodzi, ale on może, bo jest duży, bo to jest giganotozaur. I jedzie sobie pociąg i oni wszyscy w ogóle wjeżdżają do zakazanego lasu, który jest tutaj. I w zakazanym lesie już Hermiona z Ronem się zastanawiają, czy to ekspres do Hogwartu? Nie, to jest ekspres Disneylandu. I dalej oni mogą wybrać albo podróż pociągiem, albo mogą wsiąść na hipogryfa i odlecieć. Tak jak on odlatuje z ramki, ale był źle wpięty. I kolejną stacją z Hogsmeade jest stacja Świat Minecrafta i tutaj mogliśmy ułożyć absolutnie wszystko, co było w tym zestawie, włącznie z małym wilkiem, z małym królikiem, małym zombiem i wszystko tam było ogólnie małe. Ale tutaj już kończy Świat Minecrafta, bo zaczyna się dinozaur, który jest jaszczurką, zrzucił ogon i idzie teraz bez ogona i robi aaa, i wszyscy myślą, że on jest straszny, a tak naprawdę cierpi, bo stracił ogon i jego to boli. I zobaczcie, zdewastował kawałek świata Minecrafta, a tutaj już płynnie przechodzimy do Świata Gwiezdnych Wojen, gdzie młodzi Jedi uczą się tego, jak posługiwać się mieczem świetlnym. No i tutaj znowu mamy dinozaura, więc jeśli on by sprawiał problemy wychowawcze, to myślę, że miecze świetlne wystarczą do tego, żeby go spacyfikować. A tu historia już zatacza koło i wiecie, co działo się na samym początku. Ale są jeszcze Strażnicy Galaktyki. I tu jest fragment ze Strażnikami Galaktyki. A teraz, kiedy mam taką piękną ramkę, przejdziemy może do testów wytrzymałościowych. Crash testy. Crash testy. Młoteczek. Jaka siła? Od piłka, tak. Od piłka. Tak. Od piłki. Zacznijmy od piłki. Dobra. Nie wiem. A, reklama! Daj mnie ten młotek. Ty młotek? Ja młotek. Uwaga! Nie? A? Ja naprawdę dużo siły robię. W centrum akurat może być... Są ślady, ale które zaraz po przetarciu wszystko znika i to jeszcze zwykłą koszulą. To więc go! O kurde! No i jak można teraz zauważyć, widzimy delikatne odbicie. Są fragmenty samochodziku. O, nie, kochani. Zadaliśmy cios. Ale mogę też... rzucić w Hudsona? Aaaa! Nie w szczepionkę! Nie, dobra, to był jeszcze fragment samochodu, który został. Ale zobaczmy tutaj. Faktycznie matryca została delikatnie uszkodzona. Schodzi czy nie schodzi? Schodzi. Czyli to samochód biedny zostawił swój ślad. Nie ma! Moja ślina leczy. Większy resorak, zielony, został bardziej uszkodzony po tym rzucie niż sama matryca. Myśleliśmy, że jednak został ślad, ale nie. Po polizaniu i wylizaniu rany telewizor doszedł do siebie, więc szacun. Bo właśnie od mojej śliny pochodzi zdanie wylizywać rany. O, i szan. Jeden! Moja zabawka! Moja! Moja! I? Nic. Nic? Nic. No nic, żeby jeszcze też rzuć. 36! W zeszłym roku było 37! Nic! Tu gdzieś poszło u góry, ale nic nie widać. Kochani, crash testy, część, która ciekawiła nas najbardziej. No, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Chciałbym odśpiewać pieśń zwycięstwa i zrobimy tak. Jeżeli macie dzieciaki w domu, szukacie jakiegoś kreatywnego prezentu na Dzień Dziecka, albo od zawsze chcieliście kupić telewizor dla swoich pociech i baliście się, że zniszczą go z łatwością, jeżeli pierwszy lepszy klocek trafi w matrycę, to taki oto telewizor Kiwi powinien zrobić robotę. Tym bardziej, że może nie mamy tutaj jakiejś wybitnej jakości, jeżeli o samą rozdzielczość chodzi, no bo ten Full HD na 32 calach
wygląda średnio, ale dzieciakom to nie będzie przeszkadzało, a głównie liczy się wytrzymałość, no i ten aspekt kreatywności, czyli ta ramka, do której możemy klocki przypiąć i prezentuje się naprawdę wybitnie. Do tego lampka z tyłu, która rozświetli pokój nocą i wasze dzieciaki będą dużo bardziej spokojniejsze, jeżeli przypadkiem obudzą się w nocy. Te linki znajdziecie pod spodem. Dzięki ci bardzo, Brodaty, że wpadłeś. To była ogromna radość składać z tobą te zestawy i czynić te crash testy, więc trzymajcie się, pa pa! Tak, pa pa! Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Kłodawy.